Scenariusz przedstawienia na zakończenie roku szkolnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, propozycja Agnieszka Przybylska, postaci narrator 1, narrator 2, Filka, Maruda, Tula, Kudłata, Fikfikalska, Beata, Kucharka. Narrator 1. W naszej szkole w dzień majowy takie były tu rozmowy. Na naukę jesień, zima, wiosną trudno już wytrzymać. Narrator 2. Tylko jedno sił dodaje, gdy zapachnie wszędzie majem, że tuż, tuż już są wakacje, lody, woda i atrakcje. Narrator 1. Lecz Maruda kręci głową. Maruda. Po co lody? To niezdrowo. Ja tam wolę chrupać seler, bo kalorii ma niewiele. Narrator 2. Seler nawet na niedzielę? Narrator 1. Fikfikalska na to wrzaśnie. Fikfikalska. Na przebieżkę idę właśnie, precz z sadełkiem, chcę być chuda jak szczypiorek, jak Maruda. Narrator 2. Lecz Maruda kręci głową. Maruda. Spocić się? To niezdrowo, ja tam wolę chrupać seler, bo kalorii ma niewiele. Narrator 1. Seler nawet na niedzielę? Narrator 2. Szybka, Filka i Kudłata oraz Tula i Beata tylko w czoło się pukają, bo pomysły inne mają. Szybka. Zero książek, precz zeszyty, oto pomysł znakomity. Tula. Jak wakacje, to wakacje, lody, woda i atrakcje. I śpiewają wszystkie. Jak wakacje, to wakacje, cudny czas, ładu di du du, ładi du daj. Pakuj plecak, dobry humor, ruszaj w las. Ładi du di du, ładi du daj. Pakuj, pakuj, pakuj swój plecak, wakacji czas. I dwa razy to. Narrator 1. W naszej szkole w dzień czerwcowy takie słyszy się rozmowy. Szybka. Wreszcie mamy koniec roku, więc z radości 100 podskoków. No i tutaj najróżniejsze podskoki, wygłupy, każda dziewczyna według swojego pomysłu. Fikfikalska. Uff, szczęśliwej sapiące, chcemy lata, chcemy słońca. Beata. Jak wakacje, to wakacje, lody, woda i atrakcje. I znów ta sama piosenka, jak wakacje, to wakacje i tak dalej. Czyli kończy się słowami pakuj, pakuj, pakuj swój plecak, wakacje, czas. No i dziewczyny razem rozpakowują spory plecak. Kudłata. No, kochany plececzku, małe przemeblowanko, zeszyty, wek, książki, wek. Kudłata odkłada na stosik zeszyty i książki. Kudłata. A tu co za niespodzianka. Kudłata wyciąga w dwóch palcach dużą skarpetę i zatyka nos. Filka. Moja, moja, zgubiła mi się po WF-ie chyba w marcu. Kudłata. A ten spleśnialec? Kudłata wyciąga zawiniątko w papierze śniadajowym. Beata. Ojej, to pewnie mój ulubiony jabłecznik, którego szukam od kwietnia. Zaraz się rozpłaczę. Kudłata. A to zwiędłe badziewie? Kudłata wyciąga zwiędłą łodygę selera naciowego. Chórem Filka, Beata, Tula. Marudy, 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 tylko ona chowa, gdzie się da, swoje selery naciowe. Komisyjnie za okno. Szybka. No i plecak gotowy. I znów piosenka. Jak wakacje, to wakacje, cudny czas, ładi du di du, tak jak poprzednio. Czyli kończy się słowami pakuj, pakuj, pakuj swój plecak, wakacji czas. Po chwili wpada na scenę kucharka. O, moje złociutkie, pomóżcie proszę, zabrakło mi selera do waszej ulubionej zupy pomidorowej, ani kawalątka, choćby przywiędłego. Wymyślicie coś szybciutko. Maruda. Seler? Może naprawdę być przywiędły? Kucharka. Oczywiście, byle tylko choć trochę selera dla smaku. Zwiędłe warzywa nie przeszkadzają, zapamiętajcie, bo może się wam to w dorosłym życiu przyda. Byle nie były zgniłe albo spleśniałe. Filka za chwilę przybiega z wyrzuconym wcześniej selerem. Maruda. Ale my nie będziemy kucharkami. Kucharka. Oj, dziewczyny, dziewczyny. Może któraś z was rodzinę kiedyś założy dla swoich dzieci, będzie gotować i dla męża. Tula. A kto by nas tam kto chciał? Kucharka. Nie bój się, Tula, już my tu dla was na takie super dziewczyny wychowamy, że ho, ho. No, ale koniec gadania, wracam do garów. A wy co? Wyprowadzka? Kudłata. Nie, my pakujemy się na wakacje.
I znów piosenka, jak wakacje, to wakacje, cudny czas, ładi-du-di-du, ładi-du-daj. I po tej piosence taniec radości do ustalenia w jakiś sposób. I teraz Maruda. Dobra, dobra, koniec szalonych tańców, trzeba się spakować na wakacje. Co bierzemy? Tula. Kaskę, żarełko, kudłata, chipsów, pudełko, Beata, koli 100 puszek, Fikfikalska i do biegania ciuszek. Filka i kapelusz dziurawy. Maruda, co za pomysł głupawy, kapelusz dziurawy. Filka, tak, a wiecie czemu? I nuci, bo dziurawy kapelusz na włóczęgę najlepszy, smutki z wiatrem ulecał, głowę sobie przewietrzysz i pofrujesz wysoko do chmur. W kapeluszu co ma 1000 dziur. Dwa razy ta pioseneczka. Beata, oki, bierzemy ten kapelusz. Filka, co jeszcze? Kalosze szczęścia? Latający balon, różowe okulary? Fikfikalska, buty 7-milowe? Tula, o czym wy mówicie? O co wam kaman? Filka, no tak, tak to jest, jak ktoś tylko w gierki pogrywa, a baśń żadnych nie zna. Kudłata, Filka, wyluzuj, bo psujesz zabawę. Chociaż swoją drogą, to może warto sobie to i owo wyjaśnić z tymi bajkami. Jak jesteś taka do przodu, to nam taką ściągę przygotuj na wakacje. Jak będzie nudno, to nam będziesz tłumaczyć, co i jak z tymi bajkami. Beata. No nie, korki na wakacjach litości. Filka. Żadne korki. Bajeczkę przed snem wam opowiem czasem, jak, tak jak mi babcia w dzieciństwie mówiła. Fajnie mi się po tym zasypiało. Tula. Szczęściara. Babcia i bajeczki przed snem. Każdy by tak chciał. Kudłata. Filka. Będziesz robić za naszą babcię. Nadrobimy zaległości z dzieciństwa. Zgoda? Filka. No, to was będzie kosztować. Ścielenie łóżka, dyżury kuchenne i takie tam. Ja wam bajeczkę, wy za mnie roboteczkę. Oki? Beata. Oki. Ale dla mnie jeszcze poproszę jakieś fajne piosenki na dobranoc. Filka. Dziewczyny, no co wy przedszkole? Może jeszcze przytulaczki pod poduszkę? Kudłata. Dobry pomysł, ja tam swojego słonia wrzucę do plecaka. Maruda. I ja. Beata. Ja też. Ktula. Mój słonik już spakowany. I razem. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten kosmaty, ten smarkaty, kochają się jak wariaty. I dwa razy ta piosenka. Beata. Ojej, ale się fajnie zrobiło. Taki początek wakacji jest super. I śpiewają razem. Wakacje, znów mamy wakacje, na pewno mamy rację. Wakacje są tuż, tuż, wakacje, cudowne wakacje. Lody, woda, atrakcje, wakacje mamy już. I jeszcze raz śpiewają to samo, ale już z całą widownią. Kurtyna. To tyle. Dziękuję.